Muszę przyznać, że dobrze mi się spało. Ale w pewnym momencie obudziłem się bardzo wcześnie rano, ponieważ tyle myśli przebiegało przez mój umysł. Wielu z was rozmawiało ze mną, zadawało pytania. I pozwólcie, że chciałbym coś wyrazić. Cały cel wszystkich moich prezentacji jest to build confidence in God's involvement in human life. Polega na tym, aby zbudować zaufanie do Bożego działania w życiu ludzi. The, the way does Oraz sposobów, w jaki to czyni. He people for a On natchnął ludzi w konkretnym celu. I starałem się nakreślić tutaj taki szerszy obraz' of Ellen in our church history. W jaki sposób y, życie Ellen White y, ma się do historii naszego kościoła? Możecie sobie na przykład przypomnieć o tym, kiedy mówiłem na temat tego momentu kryzysowego. I również wspomniałem, że już... Tak wcześniej jak w 1955 roku. Ona zaczęła mówić, wypowiadać się na temat pewnych wyzwań, które z którymi Kościół musi się zmierzyć. What I have demonstrated to co wykazałem, musimy zrozumieć Ellen White w jej własnym kontekście, historycznie. We cannot. Nie możemy jej odczepić i nie możemy jej przedstawić jako osobę bez tej jej wpływu na formowanie się naszego ruchu. A niektórzy mogą udawać się do tych wczesnych cytatów, na przykład ze świadectw, pick up a reference. I jakiś fragment wziąć And we'll quote it in the 21st century. i zacytować w XXI wieku. You're not doing Ellen White a favor. I nie, nie wyświadczacie w ten sposób przysługi Ellen White, ponieważ istnieje wielka potrzeba, aby zrozumieć ją w kontekście jej własnych czasów. W ten sam sposób studiujemy przecież Biblię. When you the book Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Kiedy studujemy księgi Prorockie, Isaiah, Ezechiela, po to aby zrozumieć znaczenie, czyli egzegeza, Staramy się jak najwięcej zrozumieć całe tło. Wtedy słowa nadają, odkrywamy wartość słów. the meaning, uh, you, you i wtedy też przesłanie jest jaśniejsze. So what I understand, więc z tego, co po prostu nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego w bardzo inteligentny sposób podchodzimy do Pisma Świętego, a kiedy podchodzimy do Ellen White, używamy ją swobodnie bez żadnych zasad interpretacji. And I've tried to help you to understand. I chciałem właśnie pomóc aby zrozumieć. Then uh, when God is calling a a, a voice. Kiedy Pan Bóg powołuje pewien głos. He is not calling that voice just to whip you across your head. Nie chodzi o to żeby ten głos tak trzepnął cię po głowie. But he is providing such a voice to ale po to, żeby cię. aby zmotywował. This is what I, have tried to do. I to chciałem wykazać. The that you And I te wszystkie pytania, które zadajecie, to bardzo dobre pytania. Ponieważ one pochodzą z rzeczy, których spotykacie we własnej służbie. I nie będę próbował to wszystkich odpowiedzi na te pytania, issues because you can find them if you go to state website. Oczywiście no, nie dam rady tutaj y, odpowiedzieć na te wszystkie pytania, ale możecie znaleźć odpowiedzi, na przykład if udając you, się na stronę internetową MIT State. Uh, uh, Lub jeżeli macie CD ROM, który został wydany przez. With the research papers, który, Research, tak, który zawiera artykuły badawcze na, na temat z, z Ellen White. Tam okay. wiele rzeczy jest wyjaśnionych. Celem tych spotkań jest to, aby każdy z nas mógł na nowo zobaczyć te błogosławieństwa, które mogą być w naszym topic.

ona zawsze uważała się jako instrument. And the spirit of czyli duch proroctwa was the Holy spirit To był Duch Święty. Who her który natchnął ją i pomógł jej zrozumieć co Pan Bóg chciał jej przekazać. I wydaje mi się, że powinniśmy być bardzo jasni w tej kwestii. Pozwólcie, że podzielę się pewnym zdaniem. with your administrations; they can then it to you. A później przekażę też administracji, która będzie mogła przekazać ją wam. Duch proroctwa może być zrozumiany na dwa różne sposoby. It can refer może się odnosić do Ducha Świętego. który przekazuje prorocze objawienie. Święci ludzie Boży przemawiali, kiedy byli prowadzeni Duchem Świętym. czyli takie wyrażenia jak duch łaski Of truth and Duch, so on, Duch prawdy i tym podobne. Określają ducha, który przekazuje nadzieję lub przekazuje prawdę. A zatem świadectwo, które pochodzi od Jezusa, Może być zrównane jedynie z duchem. Or with the spirit's function albo z, z funkcją ducha. to inspire the Prophet with a revelation from God. W celu natchnienia proroka, aby otrzymał objawienie odbydchoą od refer to as a process of inspiration. A więc często do, o tym mówimy, kiedy mówimy na temat natchnienia. Uh, James White. James White. By the way, in, in those very early editions, spiritual gifts, przy okazji w tych początkowych wydaniach Darów Ducha James White musiał wyjaśnić właśnie to stanowisko, ponieważ ludzie mylnie je rozumieli. Pozwólcie, że podzielę się jednym cytatem z Life Sketches, autobiografii Ellen White. James White w ten sposób to się wyraził. This spirit The soul and substance of prophecy is the testimony of Jesus Christ. Duchem, duszą oraz istotą proroctwa jest świadczenie albo świadectwo Jezusa Chrystusa. Or the voice of the prophet relative to the plan and work of human redemption. Czy też głos prorocki, proroków, który oddziaływał na wielki plan pracy. Bożej dla zbawienia. The voice of the A więc jest of the so I would like to głos Zbawiciela. we need to be very careful how we, uh, how we, how we understand and how we explain to people. A więc pozwólcie, że musimy naprawdę być bardzo ostrożni w jaki sposób tłumaczymy to ludziom. And perhaps we, it's important for us as we convey This idea to people in our Bible studies. Dlatego też ważnym jest dla nas kiedy przekazujemy tą ideę ludziom. There is the Holy Spirit that inspires and people are just simply instruments. Że chodzi o Ducha Świętego, a ludzie są tylko narzędziem. Ellen White understood it in this way. Ellen White właśnie w ten sposób to rozumiała. And perhaps what we need to do. I być może też powinniśmy uczynić. We need to convince people about the importance the Holy Spirit In the, a place in that role. To, że powinniśmy pokazać ludziom właśnie, jaką rolę odgrywał w tym Duch Święty. Ellen White consider herself simply as an instrument of that process. Ellen White postrzegała siebie samą po prostu jako pewne narzędzie, które jest częścią tego wielkiego procesu. So we a więc kiedy właśnie prowadzimy ludzi do tego przekonania i świadomości obecności ducha, ducha świętego w ich życiu, and we can also możemy również wykazać pewne dowody, that people who respond to that call, że kiedy ludzie od odpowiadają na to po Boże powołanie mogą być również sprawdzani przez autorytet Pisma Świętego i tylko explain that. Pomyślałem, że warto to wytłumaczyć. Jeszcze jedna odpowiedź, która również pokazuje, jak ważnym jest zrozumienie kontekstu. Mieliśmy również pytanie dotyczące kryterium członkostwa. Jest jedno bardzo ważne świadectwo. I to the wraca do 1860s. I pochodzi z 60. lat XIX wieku. I want you to quite Pozwólcie, że, po, posłuchajcie proszę uważnie. W tym czasie panowało pewne nieporozumienie i debaty na temat wizji. Uh, people were suggesting that Ellen White was mesmerizing herself pewni ludzie uh, sugerowali, że Ellen White była ofiarą mesmeryzmu. Some were accepting her quite openly. Niektórzy akceptowali ją otwarcie. Some had some doubts and couldn't handle it too well. Niektórzy mieli pewne wątpliwości, nie wiedzieli jak sobie z tym poradzić. And in that context, are you hearing me? I in that context, i w tym kontekście, w tym kontekście, Ellen White expressed the idea that a believe In visions should not be a test of church fellowship. Ale nawet wyraża swoją myśl iż wiara w ducha prorostwa nie powinna być testem kryterium członkostwa. In visions. In visions. Wizja. wiara wizja. And what she is saying, look, some people accept it quite openly without problem. I niektórzy jasno akceptowali, tak? Akceptowali to. Some have some doubts in visions. A niektórzy przecież posiadali te wątpliwości w wizji. And she says, Give them time to grow. Ona powiedziała dajcie im czas wzrastać. Don't pressure them. Nie naciskajcie na nich. But if they accept Jesus Christ as the Lord. Ale jeżeli oni akceptują Jezusa jako swojego Pana. Accept them into fellowship. przyjmijmy ich into do społeczności. But the issue is. Ale zagadnienie polega na tym. Visions. Na wizjach. That's the context. To jest kontekst. So we need to be careful how we understand it. I think today uh, our sort of uh, context is somewhat different. O osobiście wydaje mi się, że tu, dzisiaj uh, kontekst nasz jest inny. Oh it might be the same. O, może być również podobny. But at the same time we need to be very careful and I think I appreciated uh, what pastor Jaroslav said yesterday. Więc musimy być bardzo ostrożni. i Bardzo podobało mi się to, co pastor Jarosław wczoraj mówił, że powinniśmy traktować ludzi indywidualnie. To jest bardzo ważne, ponieważ my prowadzimy ludzi do tego związku z Jezusem jako Panem Panów. now please study study those things yourself. Study Także proszę, studujcie to sami i zawsze pamiętajcie o kontekście. Nie tylko wyrywajcie kontekst z teksty z kontekstu. To someone this morning, Dzisiaj, dzisiejszego ranka również podzieliłem się. Uh, the topic of discussions were the compilations. Uh, z pewną osobą, którą rozmawiałem na temat kompilacji. Nie ma tak nic złego z kompilacjami w gruncie rzeczy. Ale jest pewien problem. Is, They taken out of context One są wyrwane z kontekstu And what I have suggested i to co zasugerowałem the context helps you or enriches your understanding of the meaning that she was saying at that time. Kontext pozwala i ubogaca twoje zrozumienie wypowiedzi która miała miejsce w, w, w tym czasie not only the immediate context but also as i suggest to you the historical context nie tylko ten bliższy kontekst wypowiedzi ale również cały tło historyczne uh, even the books that she wrote nawet książki które czy, napisała were written in the in the context of historical framework One były napisane w pewnym kontekście historycznym what was the book desire of ages kiedy została dokończona książka życie Jezusa? Yeah, 1898. 1898. Years after. Po kilku latach. The conflict about the righteousness by faith. Kilku latach po tym debacie na temat usprawiedliwienia zwiary. Również Ellen White sama potrzebowała trochę czasu, aby tak głęboko wejść w to zrozumienie Bożej miłości. God just didn't to her, Bóg przecież nie dyktował jej, ale he her jej przez życie, przez wizje. Ale Pan Bóg na różne sposoby przez doświadczenia, przez wizję Bóg pozwalał jej i prowadził ją w tym zrozumieniu jak and jego The Holy Spirit jego w życiu człowieka. Guided her mind Duch Święty prowadził jej umysł. And helped her, and, and her thinking. I naprawdę ubogacał jej myślenie. And when she was writing, she is writing as an inspired person. A kiedy ona pisze, pisze jako natchniona osoba, reflecting on the journey of life, która pod, odzwierciedla tą całą podróż swojego życia i do niej zastosowuje biblijne zasady, do tych doświadczeń, które przeżyła. A nawet ponadto, jedną z rzeczy, którą naprawdę powinniśmy sobie uświadomić, That she was a simple minded person. to jest to, że była prostą osobą. That revelation of God's love. To objawienie Bożej miłości. Had an impact on her life. Miało wpływ na jej życie. Do you know what she was known for in Kurumbong? Wiecie, z czego ją znano? Where I live. To jest W miejscowości, w której sam też również mieszkam. As a loving and lovable Christian. Jako kochający i dający się kochać chrześcijanin. My używamy ich, jej zdań na takie różne sposoby. Ona po prostu była kochającym i dającym się kochać chrześcijanin. Nim opuściła Australię, aby wrócić do Stanów Zjednoczonych, Kościół sprezentował jej pewien album, Kościół australijski w ten sposób wyraził taką wdzięczność dla niej jako matki, takiej duchowej matki. nawet był pewien biznesmen, który nie był adwentystą, który napisał, Twoja obecność w naszej małej wiosce będzie naprawdę jej bardzo brakować. Ponieważ Ty odwiedzałaś wdowy, you have touched the of the e, działałaś na sercach, które były złamane, and to those who were a także pocieszałaś tych zniechęconych. Your in our Obecność naszej małej wniosce e, Twoja będzie naprawdę e, bardzo, będzie jej bardzo brakować. Ok. That's my introduction, a lengthy introduction, eh? <laughs> I do get carried away sometimes. <laughs> uh, just for a few moments, what I would like now. Uh, and I could spend quite a lengthy time. Tylko w krótki czas, na coś, co mógłbym poświęcić naprawdę o wiele więcej czasu. Ale teraz chciałbym dać kilka przykładów, w jaki sposób mamy zastosować pismo Ellen White do naszej sytuacji. A na pod koniec chciałbym również dotknąć objawienia 14 rozdziału. I po to, aby pokazać, w jaki sposób rozwój tego tematu wielkiego boju przez Ellen White, i, i rozwój zasad, które rozwinęła między uh, 1888 a 1880. Uh, Given of W jaki sposób plasują się w ten model pochodzący z objawienia 14. When I thought to odkryłem, wow, pomyślałem sobie, to jest niesamowite. It's beautiful. I piękne. Okay. If you look at the whole concept of contextual understanding, look, you know it all. Jeżeli, jeżeli patrzymy na ten całe zagadnienie związane z interpretacją kontekstualną, a przecież wszyscy jesteśmy teologami, wiemy o co chodzi. Uh, Jude Lake w swojej ostatniej książce, Ellen White pod ostrzałem zasugerował w takie oto strukturę.

Albo nawet całej strony. A potem nawet w kontekście całej książki. A później odniesie jak, jak to ma się do całego tego wielkiego obrazu, wielkiego boju i innych książek, które napisała na ten temat. Tak, to jest ciężka praca. Ale że kiedy. Jeżeli chcemy być szczerymi wobec Bożego objawienia and his purpose, oraz celu Jego w tym, it's a hard work. no to musimy podjąć się tej ciężkiej Adam, pracy. Czy right? Yeah. A new work that Adam presented yesterday a, czy Adam miał rację? to look at the context of how the Bible develops and, and then some of the little sort of misunderstandings and so on. It's a hard work. Kiedy musiał przedstawić właśnie to jak te teksty rozwijały się, jak pewne nieścisłości się pojawiały, no to trzeba było włożyć to dużo wysiłku. Nie myślę że jako pastorzy. Że wystarczy tylko wyciągnąć zdanie. Sorry, po prostu wyciągnąć, Wyjąć zdanie z kontekstu i użyć w dowolnym sposób. Trzeba zwrócić uwagę na kontekst literacki. Ellen White pisze językiem angielskim pochodzącym z epoki wiktoriańskiej. Również zwrócić uwagę na kontekst historyczny. Wiedzą że ja o Civil War. Zwróciliście uwagę, że jak dużo mówi, poświęciłem czasu mówiąc na temat wojny secesyjnej. This context, ponieważ w kontekście tej wojny Ellen White zaczynała zarysowywać całą tą wizję. A jeżeli tego nie uczynicie, taki otrzymacie skutek, który również i doświadczyła w swoim czasie. At least couple of sentences. Wiele osób wybiera świadectwa, które dał Pan, i stosuje je według własnego upodobania, wybierając zdanie tu i tam, wyrywając je z odpowiedniego kontekstu i stosując zgodnie z własnym zamysłem. Dlatego biedne dusze są zagubione. Gdyby ludzie mogli czytać we właściwej kolejności, zobaczyliby odpowiednie zastosowanie i nie byliby dezorientowani. To nie. Janusz Skrzypaszek, który to mówi. Ellen ale to sama Ellen White to wyraża. It's quite clear. To jest bardzo jasne. So be very Więc musimy być bardzo ostrożnymi. Kolejna rzecz, którą warto mieć na uwadze. Musimy mieć dobrze zbalansowaną tą hermeneutykę. I często musimy the czas i miejsce. Musimy mieć pod uwagę czas oraz okoliczności. And I, wish that was clear in her, yeah? I żałuję, że ten napis nie jest do, ja, bardziej wyraźny. Because I also included her phrase, Ponieważ również tutaj umieściłem y, frazę pochodzącą z pism Ellen White: Use your common sense. Używaj zdrowego rozsądku. God gave you Mind to think. Bóg oddał Ci umysł, abyś nim go używał, to analyze, abyś analizował rzeczy to evaluate, i, i oceniał. Pray for the Holy Spirit to enlighten you, modlił się o Ducha Świętego, aby Cię oświecił and use it. i w ten sposób działał. See, spiritual gifts bo przecież dary duchowe should promote unity. Powinny, Amen? powinny prowadzić do jedności. Amen? Tell me, tak czy nie? Right Zgadza się? Spiritual gifts should Promote unity, not dissension. Dary Ducha powinny prowadzić do jedności a nie rozdwojenia Jesus prayed for unity. Jezus modlił się o, o jedność But unity does not mean conformity we do not all have to think alike Ale jedność nie oznacza że wszyscy musimy myśleć w ten sam sposób This is why I have suggested to you that Ellen White is highlighting a very important principles of life i dlatego też podkreślałem, że Ellen White wyraża bardzo ważne zasady życia. Spirituality and relationships. Duchowość i związki międzyludzkie. A jak rzadko o tym mówimy. Ale nawet jak czytamy pisma na ten temat, to, to omijamy to, bo szukamy czegoś bardziej szczególnego. And what you need to know that the world is watching us. Ale musicie również wiedzieć i pamiętać o tym, że świat na nas patrzy. they see kiedy oni widzą podziały, think Myślą, że jesteśmy sektą. Musimy patrzeć na Jezusa, a nie siebie nawzajem. I musimy mieć udział w tych łaskach, jakie miał Jezus i odzwierciedlać je. Zwróćcie uwagę, co Ellen White mówi na temat religii. Chcemy religii, która niesie pocieszenie, radość, pokój i miłość, którą możemy polecić innym. Nasza religia powinna być niebiańskiej natury, taka, która pokaże światu, że przebywaliśmy z Jezusem i uczyliśmy, i uczyliśmy się od Niego. To jest ten duchowy aspekt, który był jej celem. I tak jak powiedziała, Największym argumentem na rzecz chrześcijaństwa jest miłujący i dający się miłować chrześcijanin. wiecie, co najbardziej mnie przekonuje do faktu, że Ellen White była użyta przez Boga? Jej dziedzictwo. You need to, do it for to co musicie uczynić i macie to uczynić dla siebie samych. Go to the book, Life Sketches. Pójście do, do książki, chyba nie jest przetłumaczona na język polski, autobiografia Leni White, Life Sketches. And read the and read the remarks made by the pioneers, the people who knew her. I zwróćcie uwagę tam na pewne opisy, które mówią, które wyrażają pionierzy, ludzie, którzy znali ją osobiście. During the funeral. Któ które poczynili podczas pogrzebu. About the she made. Na temat wpływu, jaki posiadała. Ale problem też polega na tym, jak rozwiążemy te różnice. Nie będę teraz czasu poświęcał na to, ponieważ jesteście pastorami, teologami. A więc tylko trzy naczelne zasady teachings. ogólne nauki. In the context of history. W kontekście e, historycznym. And remember I pamiętaj, that our pioneers, że nasi pionierzy, MLN White i oraz Ellen White believe in a progressive understanding of truth. wierzyli w progresywną naturę prawdy. We do not create dogma. My nie stworzyliśmy żadnego dogmatu. Unchangeable truth. Prawdy, która jest niezmienna. My stworzyliśmy coś, co ma się cały czas rozwijać. Paweł mówi, że widzimy teraz jakby przez zwierciadło, jakby w zagadce. I kiedy patrzymy przez to zwierciadło, wzrastamy w naszym poznaniu. Także zwróćcie uwagę na czas i miejsce. And the basic I odkrywajcie zasady, które leżą u podstaw. E, Get tekstów. the big picture. E, I zobaczcie też pełen obraz. Czyż ten sposób czynimy z Why Biblią? Dlaczego my we do it with Ellen White? Nie, nie mielibyśmy tak samo uczynić z z Ellen White? Kilka przykładów. Jeśli you look at the biblical example, if you look at this whole concept of uh, eternal burning fire. Jeżeli na przykład przyjrzymy się zagadnieniu związanemu z wiecznymi mękami piekielnymi, wiecie o tym przecież, że jak weźmiecie jeden tekst, możecie wiele rzeczy udowodnić. A szczególnie z Biblią Króla Jakuba. Możemy w różne miejsca się udać, po to, wyjaśnić ludziom nasze zrozumienie tego zagadnienia. Jeśli chodzi o Ellen White, na tym Be, polega problem. Możemy zwrócić uwagę, że kiedy patrzymy na pewne zdania, może nam się wydawać, że ona sobie przeczy. W jednym na jednym wypadku może powiedzieć, że na jednym stole nie warto nie wolno w, nie należy stawiać. beneficial A skoro i na inny możemy zobaczyć, że ona wyraża się, że jest wartościowym posiadanie jajek na stole. I kolejny raz tutaj kłania się nam kontekst. me repeat it again. I pozwólcie, że jeszcze raz to powtórzę. In response to issues like this, Jeśli chodzi właśnie o rzeczy jak to, she said, ona by powiedziała, context determines the meaning of what I'm saying. kontekst determinuje to, jakie znaczenie mają e, moje wypowiedzi. So it is important A zatem jest to bardzo ważne, not to nie, po to, aby, nie, nie warto ignorować Not to ignore nie, nie po to, aby ignorować the context. kontekstu. Jeden z takich częstych przykładów jest wypowiedź Ellen White, która mówi o tym, że powinniśmy zawsze klękać do modlitwy. The arguments, I don't know whether it's in here or not. Nie Maybe it's different. Nie wiem czy też tego doświadczacie tutaj w Polsce. Może jesteście inni. But may back home. Ale u mnie w domu. We have so many people that struggle with it. Ellen White says that you should kneel all the time in prayer. Spotykamy bardzo wiele osób, które mówią. Ellen White mówi, że zawsze trzeba uklęknąć do modlitwy. I czy trzeba czy nie trzeba? Every time they pray, they pray, they will kneel. Zawsze kiedy się modlą, modlą się na kolana. I czasem się dziwnie czujesz, no bo nie zawsze czujesz, że potrzebujesz uklęknąć do modlitwy. Ale jeżeli weźmiesz jedno zdanie, jak to, czujesz się winnym. Widzisz? In other place she would say, Ale w innym miejscu możemy zobaczyć, It is not always necessary to kneel. że mówi, nie zawsze jest potrzeba aby klęknąć. A więc widzimy tutaj sprzeczność. Więc tak naprawdę jest wielka wartość tego, że i potrzeba abyś zrozumieć co ona mówi. The statement that she made that it's always preferable to kneel. Jeśli chodzi o zdanie, wypowiedź, w którą ona e, przekazuje tą myśl, że z, ważnym jest, żeby zawsze uklęknąć, to the main prayer during the service. ona mówi odnośnie, odnosząc się do głównej modlitwy podczas nabożeństwa. Więc so to but proste, ale musisz zrobić trochę pracy. Więc jest to dosyć proste, tylko trzeba troszeczkę się wysilić. Jeśli chodzi o zrozumienie świadectw, regarding the testimonies, nothing is to be ignored. Jeśli mówi, wypowiadając się na ten temat, mówi, jeśli chodzi o świadectwa, to nic nie zostało zignorowane. Nothing is to Nic nie zostało odrzucone. But time and place must Jednak czas i miejsce muszą być wzięte pod uwagę. simple as Tak proste. A trzeba zwrócić uwagę, że świadectwa zostały napisane. Do konkretnych zborów. Do konkretnych osób? I dotyczyły konkretnych sytuacji.

Uh, because in this uh, in this uh, uh, in this aspect she's saying uh, that uh, some people uh, she's suggesting let me just quickly find it in here because I'm losing my line of God. maybe I'm getting a little bit tired uh, oh yeah okay she's saying that uh, people should never be taught to say or feel that they are saved ona naucza w pewnym miejscu nigdy nie wolno nauczać Przyjmujących zbawiciela, bez względu na to, jak szczerze są nawróceni, że wolno im czuć i mówić się, że są nawróceni. Let me ask you a question. Zbawieni. Let me ask you a question. Tak, zbawieni. Should we have assurance of salvation? Teraz zadam Wam pytanie: Czy powinniśmy mieć pewność zbawienia? I'm going Nie chciałbym one teraz żebyśmy rozpoczęli debatę na ten temat. Saying, po prostu chciałem zobaczyć, że Ellen w pewnym miejscu mówi podejdźmy ostrożnie do, do tematu saying, związanego z, po, z poczuciem bezpieczeństwa pewności zb zbawienia. One saved, never lost. No, Just a about ja, tak. ona, ona ostrzega przed wypowiedzią: Raz zbawiony na zawsze zbawiony. So you take without the context, więc jeżeli weźmiemy w jakiś fragment bez wczytania się w jego kontekst, możemy dojść do mylnych wniosków. The context is a kontekstem jest historia związana z Piotrem, którym on pokładał pewność samym sobie, że nie zaprze się Jezusa. Please read the statement here. Nigdy nie możemy być pewni siebie i znać czas trwania ziemskiej wędrówki oraz nie mać, że jesteśmy zabezpieczeni przed pokusami. Nawet wówczas, kiedy oddaliśmy serce Chrystusowi i wiemy, że On nas przyjął, nie jesteśmy poza zasięgiem pokus. Będziemy bezpieczni, jeżeli nigdy nie będziemy ufać własnemu ja. So the whole concept. A więc to całe zagadnienie, które porusza Ellen White, związane z pewnością zbawienia, dotyczy zagadnienia tego zaufania do siebie samego doświadczenia Piotra. Pozwólcie, że podzielę się jeszcze jednym. Każdy z Was może się przekonać, że Zbawiciel nas żyje, jest naszym pomocnikiem i naszym Bogiem. Nie możecie mówić, nie wiem, czy jestem zbawiony. Wierzysz w Zbawcę jako Twojego osobistego Zbawiciela? Jeżeli tak, to raduj się. Ok. So, you see, it's seemingly, you can take one passage and you can come to wrong conclusions, while in another place she talks about the assurance of salvation. Czyli może się tak zdarzyć, że weźmiesz jeden fragment i do, dotrzesz do mylnych e, wniosków, ale uh, weźmiesz inny fragment, to że mówi co innego. Can you grab that letter to me? I will use it later. The last letter that she wrote to the church. Have you got it here on hand? Uh, please. O okay, okay. All right, okay. All right. About, you know, what I'm trying sort of to point out to you that in here she's saying, "Hey, Czyli staram się tutaj wskazać, że Ellen White pokazuje, że powinniśmy się radować, że jesteśmy zbawionymi w Jezusie. I nim właśnie zaczniemy pewne wnioski, dochodzi do pewnych wniosków, musimy zaprezentować zbalansowany obraz. Ponieważ w pewnym etapie

więc zachodzi pytanie, czy my właściwie studiujemy Biblię. John 3:36 John 336. Okay. Jana 336. who believes in the. Ten, kto wierzy w syna? S życie wieczne. a lot. It's in the present. To jest w czasie teraźniejszym wyrażone. A więc to jest bardzo ważne, jak rozumiemy Ellen White w tym kontekście. Okay. Now this is an interesting one. To jest też kolejny bardzo ciekawy przykład. Uh, because she would say, ponieważ ona w pewnym momencie mówi, uh, Nawet jeden na 20 adwentystów nie jest gotowy na sąd. And have I ja widziałem ludzi, którzy używali właśnie tego fragmentu jako broń, aby pokazywać grzechy kościoła. It's not a statement of A to nie jest przecież zdanie, które wyraża, co się wydarzy w przyszłości. of people at To było wyrażenie, które opisywało stan ludzi. Tam tym czasie. Okay. So what's the conclusion? A więc na czym, Jaka jest tego płynący wniosek? Today. Dziś. It may be better. Może być lepiej. Or worse. Albo gorzej. But you see, it's very important how we use statements like this. Ale jest to like bardzo this. ważne w jaki sposób używamy tego typu e, zdań. In some places, she would say that you need to take off your shoes. W pewnym miejscu jest wyrażenie, żebyś, że powinienś zdjąć obuwie. And some tend to follow it. Niektórzy y, nadal praktykują w ten sposób. Not realizing that it's a cultural setting. Nie rozumiejąc, że to jest pewien kontekst kulturowy. Również Ellen White wyraża się, że powinniśmy używać Biblii i tylko Biblii. Ale ona wyraża się w ten sposób w kontekście mówienia, wygłaszania spotkań ewangelizacyjnych before the public kiedy stoisz przed publiką, use the bible only don't use ellen white używaj tylko biblii nie używaj ellen white that does not mean to nie oznacza that you cannot quote ellen white wisely to nie oznacza oczywiście że nie wolno ci cytować ellen white w sposób rozsądny in the church w kościele i think i've mentioned now i've mentioned it to elders i wspomniałem o tym starszym zborów. Uh, I do quite a lot, uh, when people ask me to run workshops. Często mówię również kazania. Często przy okazji warsztatów, które prowadzę. And the often me to talk about Ellen White. A często podczas nabożeństwa oni również oczekują, że będę mówił na temat Ellen White. I say to them, a zwykle wtedy mówię im. Look. Słuchajcie, I ja Rozumiem, że z uwagi na funkcję kompletnie chcecie, chciałbym mówił na temat Ellen White. Ale niestety będę musiał was zawieść. because I Zwykle uczenia tak dlatego, ponieważ inaczej by był złym przykładem. Ponieważ Ellen White za każdym razem kiedy stawała za kazalnicą ona głosiła prosto ze słowa Bożego. Głosiła z Biblii. Ona znała swoją Biblię. I tak przy okazji, ona miała też różne wydania tłumaczenia. Aby zrozumieć to najlepsze znaczenie, bo ona była studentką Biblii. translations. I ona miała kilka różnych tłumaczeń. A niektórzy starają się dowodzić, że ona używała tylko jednego tłumaczenia. interesting one, kolejna bardzo ciekawa rzecz, uh, her about use of To wypowiedź dotycząca korzystania z rowerów. Ona mówiła coś w tym stylu: "Nie kupujcie rowerów." And so some people go to the extreme don't don't play tennis don't use the bicycles and blah 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 Więc niektórzy idą do w takiej skrajnej strony i mówią nie wolzem używać rowerów grać y, y, w tenisa At that time A w tym czasie to purchase a bicycle Zakup roweru People had to go to the bank Wtedy musieli ludzie udać się do banku alone Get money alone yes, yes. E, wziąć pożyczkę? Because bicycles were expensive, ponieważ tak drogimi It was a new craze były rowery and everyone started to purchase bicycles. A wtedy dużo osób zaczęła się kupować te rowery. and she said don't run with the crowd. Ona mówi nie jest tłumem. Spend money on God's work. Lepiej wydaj pieniądze na misję. You see, it would be the same, and that's the principle. I to jest zasada. Teraz, it would be the same as if I would today say to myself. mieli to przenieść na dzisiejszy czas. Domy, ja teraz powiedział sobie. Boy, that Ferrari looks attractive. Ach, te Ferrari, to jest ta. Wow, you yeah, I was standing in America in in front of the shop. Z pewnością jako razem stałem w Ameryce przed sklepem very expensive shop sklepem, bardzo drogim sklepem it was a shop for males for men for men to był sklep dla mężczyzn you could not just open the door and walk in nie to nie było tak że można po prostu otworzyć you had to, to make wejść. an appointment trzeba było się umówić na spotkanie it was in beverly hills to było w beverly hills and uh, in front of it and by the way i talked to the friend who was with mine he you was know, so uh, How much does suit cost? I tak rozmawiałem z moim przyjacielem, ile tam kosztuje garnitur? Said, well, I know, I a, no, nie mam pojęcia, ale ktoś mi powiedział, że e, taka e, przepaska, którą opaszka, którą kładziesz sobie na szyję, cost about 5,000 American dollars. Kosztował dolarów. And in front of that shop. A przed tym sklepem. Stood, I wish I I could, I I had that picture in here, I didn't. I, I stood a car. Stał samochód. Man, what a car! Co to był za samochód? The son of the owner came out. I syn właściciela wyszedł. He got in. Siedz do niego. And it went. I, I pojechał. And over, powiedział, you know how much that car was? Co to był za samochód? Two and a half millions. On dwa miliony kosztował ten samochód. Uh, can you see? Uh, and this is what Ellen White says: If I poor little individual, because I have a desire, Ellen White movie uh, would go to the bank. Aha, że dla, dla ludzi, którzy mają takie pragnienia, aby pójść do banku, get loan and wziąć pożyczkę, go and purchase that i, ex, extravagant car i zakupić ten właśnie extravagantny samochód. Okay, so be careful. A więc bądźmy ostrożnymi. There are policies, universal truth, and we need to then. Są pewne praktyki, zasady i musimy zrozumieć, e, co się kryje za nimi, abyśmy mogli skutecznie to zastosować. While she was Kiedy właśnie przebywała w Kurumbong, Ona wyraziła się w taki sposób dała taką radę. That the girls who came. To College, e, dziewczyną, które przychodziły do, e, do seminarii How jak Han horses. Otóż, że musiały wiedzieć, jak powozić i jak przygotować konie do jazdy i umieć nimi jeździć. Więc kobiety, które tu są, wasi mężowie, kiedy weźmiecie to dosłownie, to każdy mężczyzna powinien wziąć ciebie i

Dzisiaj, we ladies yeah. również pouczamy e, kobiety, aby uczyły się pewnych praktycznych umiejętności, aby na przykład umiały prowadzić samochód. Now, I, I was a little bit hesitant whether to touch on the next one. Jeśli chodzi o następny przykład, to troszeczkę się wahałem, czy na ten temat się wypowiadać. Miałem trochę nerwów. Ale też miałem takie wykształcenie, aby, aby być takim pewnym siebie. No ja to się tym podzielę z wami, a wy to przeanalizujecie. Ellen eating of meat and vegetarianism. Wypowiedzi Ellen White dotyczące dyskusji jedzenia, jedzenia mięsa a wegetarianizmu. We need to be very careful with this one. Musimy być bardzo ostrożni, kiedy podchodzimy pod ten temat. I don't think this is quite the right. It should be testimonies. E, tutaj ten, ten ta książka nie jest właśnie przetłumaczona. To jest, jest świadectwa. To jest testimonies for the church volume 9. Tom dziewiąty świadectwo dla zboru. Now let me give you a sort of few examples. I teraz kilka jeszcze przykładów. We do not mark out any precise line to be followed in diet. Nie wyznaczamy żadnej precyzyjnej linii postępowania w kwestii diety. But we do say, ale twierdzimy, że w krajach, które są dostępne owoce, grains, ziarna and nuts in abundance. i orzechy w dostatecznej ilości. dostatecznej ilości. Właściwie tutaj jest w obfitości. Flash, flesh food is not the right Pokarmy mięsne nie są właściwe dla ludu Bożego. Dlaczego ona to mówiła? Ponieważ również biorąc pod uwagę to, co ma nadejść, kiedy patrzyła do przyszłość, Mówiła o przyrodzie, że jest skażona. Na przykład, let me say my my friend had a chicken farm na przykład mój przyjaciel miał farmę kurcząt. When we went to visit him, Kiedy odwiedziliśmy go, he, he, he took on wziął nas na taką wycieczkę i pokazał nam, jak to wszystko funkcjonuje. The poor chickens were locked in the cage. Te biedne kurczaki były zamknięte w klatce. Nigdy w życiu nie widziały słońca. They didn't touch the green grass. Nie dotykały zielonej trawy. Nie opalały się na słońcu. They fed Były sztucznie karmione. I te jajka, które spadały. Into little prowadnicy. były sometimes Bez skorupy. Były bez skorupy. By, by, czasem covered czasem jeszcze były pokryte krwią. Kiedy I saw that, kiedy ja to zobaczyłem. I said to my wife. Powiedziałem mojej żonie. We are not going to buy eggs from just general shops. Nie będziemy kołować jajek w takich no sklepach dostem. We still eat eggs. But we buy jajka, them from farms. Ale kupujemy je w szczególnych farmach. Where they run freely and, and produce eggs. Gdzie są na wolnym wybiegu. Love is become unhealthy, meat is become polluted życie staje się niezdrowe, mięso staje się skażone. And Ellen White was advising, as we move towards the end of time it will become worse. Alan White że kiedy będziemy dalej żyć, to będzie jeszcze gorzej. visionary Czy to była pewna of prorockie natchnienie oczywiście. Oceans are oceany w tym czasie są Islands of the, islands, in the Pacific Niektóre wyspy na Oceanie Pacyficznym. The water is so polluted. Są, tam wody są tak skażone, że nawet niebezpieczne jest spożywanie ryby. Australia, the coral reef is destroyed. Również ta rafa oceaniczna dookoła Australii jest również zepsuta. Ale zwróć uwagę, jaka mądra jest to rada. Wczoraj już że jej Wczoraj już zasugerowałem, że jej, jej zasadą the very best under the circumstances that you're in. było to, aby wybrać to, co jest najlepiej, najlepsze w, do, w, możliwe, w tych okolicznościach, w których się znajdujesz. And then when it comes to this whole concept I kiedy za, zastanawiamy się nad tym zagadnieniem, of eating of meat as sin, nazywaniem e, spożywania mięsa grzechem, again, you need to be very careful. Musicie być bardzo ostrożnymi. You do not take out of Abyście znów nie wyrwali wypowiedzi z ich kontekstu. Możecie studiować to dla siebie samych. Nie będę teraz tego czytał. Ale kontekstem, w którym Ellen White wypowiada się na temat spożywania mięsa jest in the context of Mówi na temat y, braku wstrzemięźliwości. Po prostu z y, karmieniem się cały czas mięsem. I to jest problem. O. Ale również tak samo wyraża się na temat słodyczy. To jest na sposób, można że to nie jest zdrowe wtedy. Samej There is another story. A więc kolejny raz kontekst i kolejna historia, where she relates not directly that eating of meat is sin, but she talks about the man who was not honest in selling meat. Nie, nie wypowiada się dokładnie, że mięso jest grzechem, ale mówi o mężczyźnie, który sprzedawał mięso. Ale i jego działania zostały uznane jako grzeszne. A zwróćcie uwagę teraz na radę dla kolportera. Radzę każdemu zwolennikowi Sabatu unikać jedzenia mięsa. Nie dlatego, że jedzenie mięsa jest grzechem, ale dlatego, że jest niezdrowe. Tak jak już to powiedziałem starszym, kiedy mówisz, że spożywanie mięsa jest grzechem, masz bardzo poważny problem teologiczny. Nasz Pan Jezus jadł mięso i Nawet paschalnego baranka. Więc bądź bardzo ostrożny. Zrozum kontekst. Ale w tym samym czasie upewnij się, że naprawdę postępujesz zgodnie z radą. Pośród tych, którzy czekają na przyjście Pania na jedzenie mięsa zostanie stopniowo odrzucone. Mięso przestanie być częścią ich diety. Powinniśmy zawsze pamiętać o tym celu i stopniowo do niego dążyć. Czy to jest mądra zasada?

Moja mama jest tego przykładem. Sześć miesięcy już jej nie było. Kiedy patrzymy na te całe zagadnienie hermeneutyki. Bądźmy ostrożni. Kolejny cytat. Nie wszystkie pokarmy, które są same w sobie zdrowe, odpowiadają w tej samej mierze naszym potrzebom. W pożyw... doborze pożywienia mamy się kierować porą roku, klimatem, w którym żyjemy, wykonywaną pracą i wiekiem. Pożywienie korzystne dla ludzi wykorzystują... wykonujących ciężką pracę fizyczną jest nieodpowiednie dla osoby o siedzącym trybie życia lub pracujących intensywnie umysłem. Bóg dał nam duży wybór i każdy na podstawie doświadczenia i zdrowego rozsądku powinien wybrać to, co najbardziej odpowiada jego potrzebom. Common sense. And we should not judge each other I nie osądzajmy siebie nawzajem. In that area. W, tym, w tym zagadnieniu. All Ponieważ jesteśmy różnymi osobami. We make the best I dlatego każdy z nas podejmuje najlepsze decyzje. Notice, as we segment, I kiedy kończymy tę część. She said that which can be said of men under certain circumstances cannot be said of them under Alan wypowiada się w następujący sposób. To, co może być powiedziane o ludziach w pewnych okolicznościach, nie może być mówione o nich w innych okolicznościach. Używaj zdrowego twojego rozsądu, Twojego umysłu. And make sure that your love is and I pamiętaj, że właśnie e, Twoja miłość jest zbalansowana i rozsądna. Jeżeli dwa posiłki dziennie pasują do Twojego stylu życia. Run with it may god bless your heart Działaj w ten sposób i niech pan bóg błogosławi ciebie I cannot survive on two meals a day Ja bym nie wytrzymał nie przetrwał na dwóch posiłkach I need to have a little portions in the morning lunch and evening Ja potrzebuję śniadania obiadu i kolacji So don't tell me that i have to survive on two meals a day because Ellen White did so Więc proszę nie mów mi że ja muszę wytrzymać na dwóch posiłkach bo Ellen White tak robiła if someone is happy to eat carrots and only carrots jeżeli ktoś tylko chciałby się odżywiać marchewkami Enjoy it. Niech ma z tego radość. Ale proszę nie każ mi siebie karać, kiedy ja po prostu lubię jedzenie. I like the smell. Ja lubię ten zapach. Kiedy moja żona gotuje to Oczywiście wszystko zbalansowane ze And again, final God I ostatnie zdanie. Bóg chce, abyśmy wszyscy mieli zdrowy rozsądek. change conditions. Okoliczności zmieniają warunki. a A my potrzebujemy prowadzić taki dobrze zbalansowany styl życia. Now I'm going to come to the heart of it. I teraz dojdę do całego jądra problemu. Coś, co naprawdę wchodzi z głębi mojego serca. Ponieważ już to wykazałem, że Ellen White rysuje przed nami taki szerszy obraz o God's dla życia. Szeroki obraz Bożego celu dla naszego świata. Podczas kiedy czekamy na powtórne przyjście Jezusa, książki takie jak Droga do Chrystusa czy powieści Chrystusa podkreślają bardzo ważną rzecz. Również jest to zawarte w książce Wychowanie. Posłuchajcie uważnie. A spiritual relational life anchored in the teachings of Jesus. Duchowe życie pełne relacji zakotwiczone w naukach Jezusa. She is pointing us to a strongly successful spiritual life. Ona chce, abyśmy mieli mocne, duchowe, pełne sukcesu życie. When it comes to our well-being and health, jeżeli chodzi o nasze zdrowie i nasze dobre samopoczucie. The book Education, 1905. Książka Wychowanie, 1905. Mr. Yep. Feeling? 1905. Mr. Feeling. Śladami wielkiego lekarza, 1905 rok. She is highlighting a spiritually holistic transformational transformation of life. Ona pokazuje ten holistyczne zmianę naszego życia. I jedną z ostatnich książek, no, ostatnią książkę, którą opublikowano przed jej śmiercią. Acts the Apostles. Działania apostołów, działalność apostołów. She, she talks about the spiritual spiritual mission life purposeful life wherever we are whoever we are whatever our job is our responsibility is not the pastors alone Gdziekolwiek się znajdujemy, cokolwiek robimy, cokolwiek jest naszą pracą wykonywaną przez nas, z naszym zadaniem i nie tylko pastorów, musimy wzmocnić naszych członków naszego kościoła, aby byli efektywni w misji. I to było to, co ją napędzało. We live in a village. Mieszkamy w takiej globalnej wiosce. I podczas moich podróży mam przywilej patrzeć na te zmiany, które mają zakres globalny. It's to nie jest y, bezpieczna planeta. Dziś rano, jak się obudziłem na moim iPhoneie, znajdowała się wiadomość, że miało miejsce trzęsienie ziemi w Meksyku. I być może nawet i więcej, 200 osób zostało Zginęło. Y, y, burze. Life is changing. życie się zmienia. Morally, z, moralnie politycznie. World y, świat znajduje się w potrzasku. a tutaj jesteśmy my, lud boży, który ma poselstwo." And I widziałem innego anioła, który leciał przez środek nieba z wiecznym Ewangelią, która ma być głoszona nie tylko ludziom innych denominacji. Hello. Tak? Nie tylko ludziom z innych denominacji, ale ludziom z innych. Ale ludzi, którzy nie są zbawieni, którzy są uzależnieni od narkotyków, who are in ludzie, którzy znajdują się w takich no, niedobrych nie, nie okolicznościach. Ewangelia wzywa nas do tego, abyśmy dotknęli tego, rozwalającego się świata. Jezus przyszedł po to, aby dotknąć tego bólu ludzkiego życia i tego kurzu, brudu. A czasem budujemy pałace and we in those i zostajemy w środku. While out there is a tam jest świat, który nas potrzebuje. I to nas to by wyzwalacze ludziom odwiedzić Boga the creator of heaven and earth a to właśnie wzywa to jest wezwanie abyśmy Oddali chwałę Bogu, który jest stworzycielem nieba i ziemi. So my is, A zatem chcę zadać pytanie: jak możemy zbudzić zaciekawienie i zainteresowanie u ludzi tą Ewangelią? Jak możemy pokazać ludziom, że Bóg jest stworzycielem nieba i ziemi który sprawuje kontrolę nad ludzkim życiem i całą historią? Jak możemy demonstrować ludziom, że closeness of our God with us and point them to the to the conviction that Jesus is coming soon This is the heart of our message in the book minister of healing ellen white talks that it was in the heart of Jesus to reach out to every person that's thirsting for the water of life Ellen White pisze, że to było celem Jezusa, w głębi jego serca, żeby dotrzeć do każdej osoby, która ma pragnienie drzewa, drzewa życia. I teraz naprawdę uważnie słuchajcie. Co zaraz zamierzam powiedzieć? Bo już pokazałem wam, że największym wkładem Ellen White była highlight The, the, the knowledge of the struggle between good and evil. To by to, aby podkreślić tą znajomość tego konfliktu pomiędzy dobrem a złem. And you see with messages. A wiecie, czasem troszkę dzielimy te poselstwa. The heart of the Three angels messages in Revelation 14. a istotą true poselstwa,

W kontekście całego obrazu Babylon, Babylon I suggest to you means the sugeruje, że oznacza następującą rzecz. Każdy inny system uwielbienia, power, albo jakiejś innej mocy, whether religious or secular, czy to religijnej, czy politycznej, to human dilemma, and will fail. których próbuje rozwiązać Problem ludzkości, upad lub upadnie. Babylon is fallen. Babilon upad. Human people would not save themselves. Ludzkość siebie sama nie zbawi. We are waiting for the everlasting kingdom of righteousness that will never change. Oczekujemy wiecznego królestwa, że to, This to is zmieni. The of our I to jest centrum naszego poselstwa. Friends, people, as never before, realize that things are not working out. Ludzie naprawdę teraz uświadamiają sobie jak nigdy do tej pory, że naprawdę to nie zdaje egzaminu. And there is angel, I tr Trzeci anioł, kolejny. Proszę, że tak uproszczę to wszystko dla Was. Jeżeli jasno myślicie, on po prostu sugeruje, mówiąc, że nadszedł czas decyzji. The way we present the everlasting gospel. Bo sposób, w jaki przedstawiamy Ewangelię Wieczną, wzywa ludzi do decyzji. Ale mamy Przez to, że przedstawiamy ten rozdział pomiędzy dobrem a złem dwie strony konfliktu. Zaseguruję teraz Wam, że On, gdzie jest power, is że ten do którego moc należy. And this is where Ellen focus was. A to było właśnie ducho, To było, to właśnie było punktem skupienia Ellen White. She calls us to be on God's Ona wzywa nas, abyśmy byli po stronie pana Boga. Ale mówi, że jeżeli chcesz być użytym przez pana Boga, make sure upewnij się, że twoje życie jest naprawdę Zakotwiczone w Jezusie jest to duchowe doświadczenie Że masz dobrze duchowe i zdrowe zbalansowane przekształcone życie. że Twoje życie może być skaaktywane przez misję. Tak abyś mógł naprawdę dotrzeć do tego ginącego świata. not create theology. Ona nie tworzy teologii, But at the same time, ale w tym samym czasie she is inspiring us, ona inspiruje nas, to create a life, aby, abyśmy, aby stworzyć życie, that will be meaningful to the broken world. które będzie pełne znaczenia dla ginącego świata. Zwróćcie what co powiedziała w Steps to Christ. Zwróćcie uwagę, co napisała w drodze do Chrystusa. Please read it. W czasie zamieszania i trudności, jaki, jaki jest przed nami, w czasie zmartwień, jakiego jeszcze nie było, odkąd świat istnieje, zmartwychwstały zbawiciel ukazany zostanie ludziom we wszystkich krajach, aby wszyscy, którzy patrzą na niego z wiarą, mogli żyć. And then she would say, A potem powie: Marvelous will be the transformation. Zdumiewająca przemiana dokona się. Of those who their by faith tych, którzy z wiarą otwierają drzwi dla zbawcy. And finally, as I na koniec tak, jak napisałem w tym artykule, który będziecie mogli przeczytać, read it. W końcu doświadczenie relacji z Bogiem, zbudowanej na zaufaniu, wierze i pewności Jego obecności dodaje motywacji i inspirującej energii. Dzięki udzielanej przez Boga mocy i dzięki światłu, jakie daje, możesz więcej zrozumieć i osiągnąć więcej, niż kiedykolwiek marzyłeś. To tutaj znajdujemy setno poselstwa Zdrowia Adwentystów w Dnia Siódmego. Podstawę motywacji i inspiracji do Bożej Misji na świecie. So how do we do it? Więc w jaki sposób mamy to uczynić? Let me show you the model. Pokażę Wam pewien model. It's very simple jest bardzo prosty. To jest żywot wieczny, aby poznali Cię, abyś poznał Boga i Jezusa Chrystusa. W naszym związku z Jezusem odkrywamy coś na temat naszej przeszłości, czyli stworzenie, zbawienie oraz eschatologii. Odkrywamy wartość ludzkiego życia, in your own life wartość własnego and życia oraz innych ludzi. Oraz tworzymy nasz własny światopogląd z jego wartościami. And then we it to our A później przekształcamy to na naszą tożsamość. And I Jest like to dziełem Ducha Świętego. Widzicie co? If you would ask me, jeżeli byście zapytali mnie, how should we read Ellen White? W jaki sposób mamy czytać Ellen White? It's quite simple. Jest to bardzo proste. Read it for your own personal spiritual growth. Czytaj ją dla swojego własnego duchowego rozwoju. Read it for to understand what God inspires you. Czytaj to pod kątem tego, w jaki sposób Pan Bóg inspiruje Cię, abyś prowadził swoje życie z innymi ludźmi, jakie miał relacje międzyludzkie. Abyś zrozumiał też te proste zasady życia, które ona zachęca nas, abyśmy praktykowali. Ale musisz zadać sobie pytanie, czy centrum tego wszystkiego jest Jezus. How can I maintain my relationship with Jesus in the broken world? W jaki sposób mogę utrzymywać moją mocność z Jezusem w tym rozpadającym się świecie? How can I help others to see Jesus in me? W jaki sposób mogę pomóc innym ludziom zobaczyć Jezusa we mnie? And how can I translate God's values into my life so that others will see, "Hey, that's how it works. I like it. I'll take it." W jaki sposób mam wyżywać Boże zasady, tak aby inni zobaczyli, o, tak to, na tym to polega? Podoba mi się to. I was just on my kiedy pracowałem nad moją pracą I had a miałem takiego um, promotora. I kiedy rozmawialiśmy, on asked me a question. On zadał mi pytanie. Said, John, do have a for your life? On zadał mi pytanie: "John, czy masz taką misję, wyrażenie swojej misji swojego życia?" I byłem zaszokowany, bo nie wiedziałem co powiedzieć. Mm, said, yeah, yeah, other, really, no, no, mógłbym powiedzieć to albo tamto, ale no nie zastanawiałem się na tym. And he On powiedział: "Idź." some time. Weź troszeczkę czasu, to think about who you are, Aby pomyśleć, kim ty jesteś. And draft a for your life. I napisz y, misję swojego życia. Mission statement that will you. Takie, takie, taka misja, która będzie Cię motywować. It took me six months, I to zajęło mi 6 miesięcy. To think about myself. Aby myśleć na temat siebie samego. Co tu powiedzieć? Sometimes we talk about our work. Czasem mówimy na temat swojej pracy, How busy we are. jak jesteśmy zajęci. But who are you? Who am I? A, ale kim ja jestem? Kim ty jesteś? Czy chcielibyście zobaczyć, co napisałem? Moją misją jest kochać, troszczyć się, okazywać szacunek, słuchać ze zrozumieniem, podtrzymywać na duchu inspirować, stawiać wyzwania oraz pomagać ludziom odkryć wyjątkowość daną im przez Boga. Why do I do it? Dlaczego tak czynię? ponieważ on przyszedł, aby pokazać tą drogę. Why do I do it? Dlaczego to robię? ponieważ on przyszedł, aby zapłacić cenę za mnie. That was quite a while before to bo właśnie w tych okolicach tego czasu, kiedy tak dojrzałem w studium Ellen White. And then I've that this is what was a potem zauważyłem, że to był właśnie ten czynnik, który motywował Ellen White w jej własnym życiu. Każdy z nas jest inny, ale yourself. Ale być może ty potrzebujesz zadać sobie pytanie. Kim jestem? What is your life all about? What o co is chodzi w Twoim życiu? Co powoduje? Say, yes! Co powoduje, że wstajesz po e, poranku i mówisz tak. Jest kolejny dzień! The sun is shining. Słońce świeci. It's a good day. To piękny dzień. I'm going to do my best for my God. Dzisiaj będę starał się jak najlepiej dla mojego Boga. Do I get depressed? Czy ja z czasem ma, mam depresję? Yeah. Tak. Zachęcenie? Tak. Czy czasem mam jakieś poczucie niebezpieczeństwa? Sure, Oczywiście. Ale w momentach, jak ta, ja w takich momentach znów otwieram moje, moją misję. And I, say, Lord, help i wtedy mówię boże pomóż mi that that now. abym po prostu odsunął to co, 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 co mnie spotyka na bok me to in pomóż mi znów że to światło Twojej łaski twojej twojej prawdy miłości wiecie co, co mnie to nauczyło pierwsza osoba with the prayers of my father To with the prayers of my father rzecz, to, to była e, taka wdzięczność dla mojego ojca I was a young confused individual growing up in a strange land not knowing who I was Byłem takim młodą osobą w takim dziwnym kraju zrastającym i nie wiedziałem kim I was angry I byłem bardzo gniewny Whereas I was walking in the house that we used to live in I, I used to often walk by my father's office

And told me simply to love Jesus. Ona po prostu powiedziała mi, abym kochał Jezusa. She was not perfect. Ona nie była doskonałą. I not perfect. Ja również nie jestem. She wasn't inspired by God. Ale była natchniona przez Boga. And Lord let me challenge my life. Po to, aby mogła wnieść wyzwanie do mojego życia. At one stage in my ministry I used to use a lot of quotations. W pewnym etapie mojej służby bardzo dużo cytatów używałem, The point of my church, aby wskazać błędy moich zborów, ale już teraz się nauczyłem tego nie robić, ponieważ nauczyłem się zastosowywać te zasady do mojego własnego życia i kształtować i dzielić się zachętą z innymi. No chyba to tylko to. Może to tylko w tym się zawiera? Do I have confidence that God called her? Czy mam zaufanie do tego, że Bóg ją faktycznie powołał? Yes. Tak, mam. Full confidence. Pełną ufność. But I have also learned to use her wisely. Ale również przy tym nauczyłem się, aby używać ją w sposób rozumny, Because she pointed me to the Bible. ponieważ ona wskazała mi Biblię i Jezusa. Teraz co chciałbym uczynić. Nie byłem pewny do końca, co będę teraz robić, ale chciałbym coś zagrać. I kiedy sure uh, będę like to robił, chciałbym, abyście zastanowili się nad własnym swoim życiem. Pewnie rozpoznacie tę melodię. Ale może to być moja modlitwa dla was. Ale pozwólcie, że naszą moją modlitwą ona będzie moją modlitwą za was.